Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Ja nazywam się Julianna, a dzisiaj będę przerabiała koszulkę. Jest to drugi odcinek z serii Przerabiamy ubrania. W ostatnim filmie przerabiałam golf, który kupiłam za dosłownie parę złotych, a dzisiaj dokładnie za taką samą cenę będę przerabiała koszulkę. Na razie jest to jakieś 5XL, w każdym razie jest to bardzo, ale to bardzo na mnie za duże. A będę to przerabiała na dosyć obcisłą koszulkę. Koszulkę, która teraz naprawdę nie wygląda za dobrze, bo na pierwszy rzut oka możemy pomyśleć, że te wzory, które na niej się znajdują, no nie są zbyt ładne, tutaj przynajmniej macie zdjęcie, ale uwierzcie mi, wyjdzie fajnie. Zresztą teraz taki styl trochę, żeby używać jakichś takich wzorów zwierzęcych, a to jest taka, zebra. Tutaj macie zdjęcie koszulki z Shina, którą się inspirowałam, tak przynajmniej chcę, aby moja koszulka wyglądała. No wiadomo, niektóre rzeczy będą się różniły, bo nie mogę zrobić tego jeden do jeden, ale mamy maszynę do szycia, więc możemy zdziałać naprawdę cuda. Zapraszam Was jeszcze na moje social media, Instagrama i na TikToka. Linka do naszego Discorda macie w opisie. Do tego tutaj wyświetlają Wam się Wasze prace. Wykonujecie DIY z moich filmów te prostsze, co mnie bardzo cieszy. Jeżeli macie pomysł na jakieś DIY, to możecie też pisać w komentarzach. No a ja nie przedłużam i lecimy do przerabiania. Moja zabawa zaczęła się od przymiarek. Te przymiarki nie były naprawdę łatwe i w ogóle wizualnie kiepsko to było sobie rozplanować, ponieważ co ja chciałam zrobić? I zwęzić koszulkę z boków, i zwęzić rękawki, i trochę skrócić z tyłu i jeszcze rozciąć z przodu, żeby to później zszyć. Ja wiem, że w tym się zupełnie nie da połapać, ale taka przynajmniej była moja wizja. Chciałam, aby to było jak najbardziej obcisłe, ale żeby po tym pierwotnym zszyciu dało się jeszcze tutaj rozciąć i później zszyć, więc byłoby to jeszcze bardziej obcisłe. Trzeba było to logistycznie naprawdę bardzo mocno opracować, aby to wyszło. Dodatkowo dowiedziałam się, że jest to najgorszy materiał tak naprawdę, z którego można cokolwiek przerabiać, ponieważ jest on śliski i łatwo umyka maszynie, trzeba, że tak powiem, palcami monitorować, aby szef jakoś nie wyjechał, bo jak mówię, to się bardzo ślizga i już lepiej szyć, zdecydowanie lepiej szyć na jakimś zwykłym t-shircie. Podam Wam tutaj dokładnych wymiarów, ponieważ są to wymiary dobrane do mnie. Co robiliśmy, to po prostu przypinaliśmy igły w miejscu, w którym trzeba było tą koszulkę zwęzić. No i wtedy rozcinaliśmy i zszywaliśmy na nowo. Drugi etap to szycie. No nie jest to łatwa sprawa, ja tego nie umiem, chociaż szczerze bardzo bym chciała się nauczyć i myślę, że może powstaje taki film, jak uczę się szyć na maszynie do szycia, bo jest to naprawdę genialna kopalnia do różnych rzeczy. Można pójść sobie do jakiegoś taniego sklepu, kupić parę ubrań i zszyć je w jeden wielki, wielki projekt. W ogóle miałam taki pomysł, aby kupić dużo różnych oversize'owych koszulek, pociąć je na kawałki i później zszyć, aby była taka patchworkowa w sumie koszulka. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Widziałam w pierwszej części tego odcinka, jak macie jakieś pomysły na DIY, sami jakieś wynaleźliście, to piszcie w komentarzach czy do mnie na prywatną wiadomość na Instagramie, a może Twój pomysł po prostu będzie w następnym filmie. Zostały już ze sobą zszyte. Okazało się jednak, że jest ono za duże i trzeba było je jeszcze zwęzić. Po prostu było tak oversize'owe jak ta bluza. A może, no dobra, nie przesadzajmy. Ale ja chciałam, aby to było obcisłe. I tak na końcu okaże się, że nie wyszło to aż tak obcisłe, jak chciałam pierwotnie, ale to już Wam powiem dlaczego. Samą koszulkę, owszem, dałoby się zwęzić, aby była ona bardzo przy ciele, ale już samo złączenie rękawa z tłowiem o tutaj byłoby gorsze, dlatego jakbym chciała, aby tutaj w tłowiu było ściaśnione, to tutaj po prostu miałabym takie jakby rękawy bufki, bo tutaj bym miała mega luźno, a tutaj po prostu bardzo przy ciele, dlatego uznaliśmy, że nie wyglądałoby to dobrze i że tak po prostu trzeba zostawić. Kiedy koszulka już została po raz drugi zwężona, okazało się, że jest jeszcze za duża, ale to akurat wyszło na dobre. Dlaczego? Ponieważ mogliśmy rozciąć koszulkę na pół i później znowu zszyć, przez to zebrało się nam trochę materiału. I kiedy już ten środek został ze sobą zszyty, wyszło to genialnie. Mogłabym Wam teraz długo opisywać, jak ta koszulka wygląda aktualnie, ale lepiej będzie po prostu, jak Wam się w niej pokażę.
I oto jestem w koszulce. Dajcie znać Wam, jak się podoba. Mi te egzotyczne wzory się bardzo podobają. I w ogóle jak ona wyszła finalnie, bo wyszła bardzo, bardzo dobrze. Rękawki są trochę dłuższe i to dobrze, za to wielkie propsy. Do tego, co bym chciała powiedzieć. Jak rozłożę i tak ręce na boki, i to i tak mamy tutaj takie przerwy. Przy obcisłej koszulce musiałoby być to i tak tak, a pamiętajcie, że jakbym ja tutaj zwęziła i z tego zrobiła bardzo obcisłą koszulkę, to tutaj miałabym takie totalne bułówki i to by wyglądało naprawdę źle, a tego byśmy nie chcieli. W każdym razie tak prezentuje się to bardzo, ale to bardzo dobrze. Jak mówię, dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja na pewno w tym będę chodzić jeszcze jak będzie cieplej. Do tego na pewno będą bardzo pasowały spodnie, które chciałabym skrócić, ale to już nie w tym filmie. Ja bym Wam bardzo chciała podziękować za uczestnictwo w tym filmie. Następnego.